Dzień dobry Państwu. Dzisiaj chciałbym na takie pytanie odpowiedzieć, które dostałem. Przeczytam je najpierw. Pytanie. Przez lata nauczano mnie i wierzyłem, że Kościół jest oblubienicą Chrystusa. W oparciu o list do Efezjan 5 rozdział 23-32, przeczytam ten fragment, skoro jest powołany w pytaniu. Efezjan 5 rozdział 23-32. Bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje, jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje, albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus, Kościół. Gdyż członkami ciała Jego jesteśmy, dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. Kontynuuję czytanie pytania. Ostatnio jednak jacyś zwodziciele zapytali mnie, w jaki sposób Kościół może być oblubienicą Chrystusa, skoro objawienie 21 od 9 do 10, objawienie albo Apokalipsa 21 od 9 do 10. Przyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz, napełnionych siedmiu ostatecznymi plagami i tak się do mnie odezwał. Chodź, pokażę ci oblubienicę, małżonkę baranka. I zaniósł mnie w duchu na wielką i wysoką górę i pokazał mi miasto święte Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga. Czyli tu jest nazwane to miasto oblubienicą, małżonką baranka. I skoro objawienie 21:9-10 wyraźnie mówi, że wielkie miasto, święta Jerozolima, jest oblubienicą, żoną baranka. Ponadto, kontynuuje pytanie, ponadto Księga Powtórzonego Prawa, 7 rozdział 3-11, czyli Piąta Mojżeszowa, albo inaczej Księga Drugiego Prawa, bo dotyczy prawa nadanego później, drugiego, bo różni się od tego pierwszego, czyli Księga Drugiego Prawa, 7 rozdział, 3 werset, od 3 do 11, przeczytamy to miejsce. Nie będziesz z nimi zawierał małżeństw. Swojej córki nie oddasz jego synowi, a jego córki nie weźmiesz dla swojego syna, gdyż odciągnęłaby ona ode mnie twojego syna i oni służyliby innym bogom. Wtedy zapłonąłby przeciwko wam gniew Pana i szybko by cię wytępił. Lecz tak z nimi postąpicie. Ołtarze ich zburzycie, pomniki ich potłuczecie, święte ich drzewa wytniecie i ich podobizny rzeźbione w ogniu spalicie. Gdyż ty jesteś świętym ludem Pana, Boga twego,
Ciebie wybrał Pan Bóg Twój spośród wszystkich ludów na ziemi, abyś był Jego wyłączną własnością. Nie dlatego, że jesteście liczniejsi niż wszystkie inne ludy, przylgnął Pan do was i was wybrał, gdyż jesteście najmniej liczni ze wszystkich ludów, lecz z miłości swej ku wam i dlatego, że dochowuje przysięgi, którą złożył waszym ojcom, wyprowadził was Pan możną ręką i wybawił cię z domu niewoli, z ręki Faraona, króla egipskiego. A tak wiedz, że Pan Bóg twój jest Bogiem, Bogiem wiernym, który do tysiącznego pokolenia dochowuje przymierza i okazuje łaskę tym, którzy go miłują i strzegą jego przykazań, lecz sam odpłaca tym, którzy go nienawidzą, aby ich wytracić. Nie zwleka, ale odpłaca temu samemu, kto go nienawidzi. Przestrzegaj więc przykazań, ustaw i praw, które ja ci dzisiaj nakazuję spełniać. Czyli tutaj jest księdze drugiego prawa, 7:3 do 11, zabrania Żydom poślubiać ludzi z innych narodów pogan. Więc kontynuują ci zwodziciele w ten sposób, że jak więc Jezus, król żydowski, który przyszedł, aby wypełnić prawo, może poślubić kościół, który składa się z pogan. W ten sposób wydawałoby się, że łamie on samo prawo, które przecież przyszedł wypełnić. Czy możesz mi to wyjaśnić? No więc odpowiedź jest prosta, jeśli chodzi o kwestię miasta. To miasto, które mieliśmy opisane w Objawieniu 21:9-10, tak? To był cytat 21:9-10. I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz napełnionych siedmiu ostatecznymi plagami i tak się do mnie odezwał, chodź pokażę ci oblubienicę małżonkę baranka i zaniósł mnie w duchu na wielką i wysoką górę i pokazał mi miasto święte Jeruzalem wstępujące z nieba od Boga. Więc to miasto nie może być w sensie takim niesymbolicznym oblubienicą Chrystusa, małżonką Chrystusa, bo jest miastem. Co najwyżej może być symbolem i symbolem wypełnionym w ten sposób, że ci, którzy są odkupieni, czyli chrześcijanie, czyli Kościół, to są ci, którzy w tym mieście zamieszkują i to oni są oblubienicą Chrystusa albo małżonką Chrystusa. Tak? Czyli to miasto jest oblubienicą Chrystusa, ale w sensie takim, że ci odkupieni w nim mieszkają, bo miasto to ludzie. Tak? Jeżeli nie masz ludzi, to nie masz miasta. To nie same budynki mówią o mieście, bo możesz mieć piękne, wybudowane budynki, jeśli nie mieszkają w nich ludzie, nie ma mowy o mieście. I to jest regułą nawet w naszym obecnym stanie, który jest tutaj podstawą do tego, żeby tak rozumieć to. I tych odkupionych widzimy we wspólnym małżeństwie z barankiem w Apokalipsie, na przykład 19 rozdział, kawałek wcześniej, Objawienie albo Apokalipsa, 19 rozdział, 7-8 werset. Weselmy się i radujmy się i oddajmy mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka. I oblubienica jego przygotowała się i dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. Czyli widzimy jednoznacznie, że tutaj jest powiedziane, że oblubienica przygotowała się i to są ludzie. I chwilę później widzimy, że oni w triumfalnym powrocie wracają wraz z Panem Jezusem Chrystusem na ziemię, co widać w wersecie 14. I szły za nim wojska niebiańskie na białych koniach, przyobleczone w czysty, biały bisior. Widać jednoznacznie, że to jest właśnie oblubienica Chrystusa, Kościół, zgromadzenie. Nie jest to nikt inny jak właśnie Kościół.
Jeszcze pozostaje ten argument odnośnie małżeństwa z poganką. Fakt, że poganie mogą być zbawieni i w ten sposób stać się częścią kościoła, zgromadzenia, nie oznacza, że dla Chrystusa, aby być małżonkiem zgromadzenia, byłoby złamaniem samego prawa, które przyszedł wypełnić. Chrystus nie łamałby wtedy zakonu z prostego powodu. Chrystus nie ożeniłby się z poganami, ponieważ ten, kto jest zbawiony, przestał być poganinem. Jest grzesznikiem z pogan, pochodzącym z pogan grzesznikiem, ale w odnowieniu nie ma już Żyda i Greka. W odnowieniu, czyli w nowym stworzeniu. Jest w Chrystusie nowym stworzeniem, o czym czytamy w drugim liście do Koryntian. Drugi list do Koryntian. 5 rozdział. 17 werset. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Widzimy, mowa o nowym stworzeniu. Chrześcijanie nie są starym stworzeniem, a nowym stworzeniem. Chrześcijanie nie są ani w nowym przymierzu, ani w starym przymierzu. Są w nowym stworzeniu. Natomiast przymierza dotyczą Izraela i Judy. Nie dotyczą w żadnym sensie Kościoła, nie dotyczą w żadnym sensie chrześcijan. I chrześcijanie jako nowe stworzenie, co mówi 2 Koryntian 5,17, w nowym stworzeniu, w zgromadzeniu niebian nie ma ani Greka, czyli poganina, ani Żyda. W odnowieniu tym, czyli w nowym stworzeniu, już chwale w niebiosach, co czytamy, Kolosan 3,11. I Kolosan 3,11... W odnowieniu tym nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim i we wszystkich. Czyli widać jednoznacznie, to jest odnowienie, to jest nowe stworzenie, nowy człowiek, nowe stworzenie w Chrystusie Jezusie. I nie można tego mieszać. Bo oczywiście, dopóki Kościół jest na ziemi, to są mężczyźni, kobiety, Żydzi, poganie. Natomiast mówimy o momencie zawarcia małżeństwa, które odbędzie się w niebie. A wtedy już jest tylko i wyłącznie kwestia nowego stworzenia, bo już nawet chrześcijanie będą mieli nowe ciała, podobne do uwielbionego ciała Pana Jezusa Chrystusa. I to jest jednoznaczne na podstawie tych fragmentów. Ponieważ Bóg uczynił oboje, nie poganina i poganina jednym. Jeszcze jeden fragment, który warto przeczytać. Efezjan, 2 rozdział, 14 werset. Albowiem On jest pokojem naszym, On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. Jednoznacznie widać, w nowym stworzeniu w ogóle nie ma tematu dotyczącego płci, dotyczącego żydostwa, dotyczącego pogaństwa. Natomiast tu na ziemi jeszcze jesteśmy w starych ciałach i ten porządek jeszcze istnieje, dlatego jest powiedziane, że mężczyźni mają pewnego rodzaju obowiązki, których nie mają kobiety. Kobiety mają pewnego rodzaju obowiązki, których nie mają mężczyźni. I dopóki nie będzie przemiany tego starego ciała w nowe ciało, o czym czytamy w Filipian, 4 rozdział, 3 rozdział, od 18 do 21 wersetu. Wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego, końcem ich jest zatracenie, Bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą. Myślą bowiem o rzeczach ziemskich. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie. Skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa,
który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swojego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. Jednoznacznie widać, że po tej zmianie ciała, no to wtedy już nie ma płci. Nawet jest o tym powiedziane, że będą podobni aniołom, nie będą się żenić ani za mąż wychodzić. Jest to jednoznacznie widoczne, że niebiańskie istoty nie mają płci, nie mają pochodzenia genetycznego. I w ten sposób mam nadzieję, że odpowiedzieliśmy sobie na to pytanie. Więc zgromadzenie, Kościół jest oblubienicą Chrystusa. Z Bogiem, trzymajcie się, niech was Bóg błogosławi. Zachęcam do czytania Słowa Bożego, Biblii. Czytaj Biblię, Słowo Boże, skrytka pocztowa 31 63 500 Ostrzeszów. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub masz życzenie otrzymać Nowy Testament, możesz do mnie napisać na ten adres lub wysłać SMS-a 739 089 088 e-mail czytaj.biblie@onet.pl. Z Bogiem.